Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy! FIFA 14, wita się z wami DJ Palaside i kontynuujemy naszą serię. Dzisiaj Food kontra Żiżej, moi drodzy. I już wam pokazuję, czy coś się zmieniło w moim składzie. Jedyne co, to teraz gra Szurle zamiast Williana. Na lewej stronie Jovetića, nie wiem czy widzieliście, ale koleś jest zaje kurwa bisty. Aha, i na bramce jest Hart. Wstawiłem Harta. Nie wiem ile z tego widzieliście, ile nie. Tak wygląda obecnie mój skład. Tak w ogóle, drugi skład to Palermo FC. Wszystko FC. Ten skład składa się z samych zawodników Palermo. Fakt, że jest on niedokończony, bo jeszcze nie mam kasy aż tyle, żeby to zrobić, ale się zbiera, i coś tam planuję tym zagrać w najbliższym czasie i wam pewnie nagrać. Dobra, mam 4,5 tysiąca monet. Jeżeli chodzi o sezon, moi drodzy, to grałem wczoraj o 20:00 chyba to było po północy nawet. I niestety, moi drodzy, przegrałem mecz 2-1. Strzelił mi ten typek w 80 czy 90 minucie. Strasznie się wkurwiłem, strasznie rage'owałem. Jeżeli chodzi o ten sezon, to 2-2-1. To jest trzecia liga, tutaj już nie ma pierdolenia, tu trzeba grać. A jak się nie gra, to wypierdalaj do 10 ligi. Okej. Nani William, kontrakty? Nie, kontuzja. A, i czerwona kartka, tak, bo William dostał czerwoną. I grałem w 10, więc wynik 2 do 1 nie był aż tak zły. Dobra, na niemu kupię zaraz szybko tylko leczenie i gramy. I gramy, moi drodzy, nie będziemy się opierdalali. Leczenie wszystkich kontuzji, zaraz wszystkie kontuzje za jakąś tanią 400 może być. Okej, przypiszemy od razu. W ogóle ostatnio oglądałem KSI. To jest taki amerykański? No chyba amerykański. No jak? Dobra, nieważne, wyślemy ją do klubu, bo łask rezerwowych widzę nie obejmuje ta karta. I ogólnie koleś wygrał, grał mecza, nie? Grał spara z typem i łepek zamiast... Znaczy zakład był taki, że goście grali o... Może ja mam stopę? Nie mam, mam głowę. Grali o dwie karty unikatowe, bo na Xboxie są karty, które są ze starych zawodników, którzy grali i są tam jakoś określone, tam ponumerowane i tak dalej. Moi drodzy, chciał się popisać sprzedając jednego zawodnika, no ale niestety wyszło to w ten sposób, że sprzedał dwóch. No i później, gdy to zauważył, to tam... Szkoda gadać. Nic, znajdzie mi tu jakiegoś przeciwnika, czy muszę ja szukać? Mogłem grać u siebie, a mogłem grać u przeciwnika. Strasznie wiecie, czego nie lubię? Ja to już mówiłem, niemieckiego klubu. Kurwa, oni mają... To jest tak pojebane, znaczy niemiecka Bundesliga w ogóle, o. Może tak się ujmę, bo Bundesliga jest strasznie chujowa i... Znaczy chujowa w tym sensie, że strasznie wkurwia. Ale ja wam już o tym mówiłem raz. Wczoraj trafiłem na tego typa, który miał 85 ogólnej oceny. Ja mam 84. On miał 85, Lewandowski na ataku. Błąd z grą, co? Co ty pierdolisz mi tu? Co kurwa? Moraso. Nic, jedziemy. Bez Williana, więc ten Szurle będzie się dzisiaj dużo nabiega. Bo ja go nie będę zmieniał. On będzie tak jak jest. O, jest ktoś. Boję się, wczoraj z Bayernem przejebałem. BPL King Team. Dobra, co my tutaj mamy? Lampard, Coltery, Czech, prezentują się całkiem nieźle. Całkiem nieźle, dobra, nic. Nastawię się od razu na atak i to dosyć ostry. A, i chcę coś wytrenować, czekajcie. Bo nauczyłem się jednego, że jak się poda LB. O, ładne podanie, kurwa.
i się oddaje później, to trzymając ten przycisk, zawodnik leci do przodu. Ja wam postaram się to przybliżyć za jakiś czas. Tylko teraz się muszę skupić na tym, żeby ten mecz nie dostać w dupę. Po prostu. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. O, piękne, piękne podanie. No! Nie wierzę! Dlaczego tego się nie przyjęli? Panowie! Muszę sobie ściszyć trochę, kurwa, słuchawki, bo nie słyszę, co mówię. A mnie to rozprasza. Dobra, jest moja piła. Mamy... piłkę od bramkarza. Ktoś może się zapytać, dlaczego hard? Moi drodzy, on ma jako powiedzmy lepsze statystyki. Ale zjebałem, ale zjebałem! Ma lepsze statystyki. Ashley Cole gra w tym spotkaniu. Gdzie ty tam wybiegłeś, ty? Pokaczki jakieś, ty. Fakt, że wiecie, szybkość na przykład u Czecha jest gorsza i to mnie strasznie denerwuje, bo to się przydaje dosyć sporo. Mamy faul jakiś, nawet nie wiem, o co chodzi. O, jakiś wślizg, o dziwo, jeszcze. Aha, lewonożny zawodnik wykonuje. No, to zastanów się, kurwa. Jesteś niezdecydowany. Dobra. Hart ma piłę. No to lecimy naprzód. O, czekajcie, jeden obrońca pogubił. Dobra, ale przejął to. No, na razie mamy 0-0. No jest. Myślę, że jest na tym samym poziomie. Dobra, wysoka piła do Joveticia. Jovetic! Mamy faul! Mamy rzut karny! O kurwa! Dobra, na dwa strzały. Siedzi! Znaczy, chciałem na dwa tempo, ale dobra. Ja pierdolę! 1-0! Woohoo! Nice! Eto! Ale... znaczy, dobrze, że nie strzelałem tak jak chciałem, bo ja chciałem właśnie tak jak on mnie wyczuł. Ale ja bym chciał widzieć ten faul. On od początku wyglądał mi na takiego, który trafił. Nice, Eto, nice! Eto często mnie zawodzi, ale tym razem dał radę. O dziwo. No to 1-0 dla mnie. Ale Beskid, to tam nie było jakiegoś ciężkiego faulu. Nice, słabe podanie. Dobrze. O, piękne podanie do Szurle. Szurle, doszutkujesz? Nie doszutkujesz, bo ci kurwa piłkę zabiorę, jebany idioto. O, dobra, masz drugą szansę. I... jest! Proszę państwa, Eto! 2-0! 2! Zajebiście. No się chłopak rozkręcił. Ostatnio jak mi się Szurle rozkręcił, moi drodzy, w drugiej połowie meczu, to zajebał 5 goli. 5-2 ten wynik, który widzieliście, same gole Szurle zdobił. Nie, sorry, co ja gadam, co ja pierdolę. Jovetic zdobył. 2-0, nice one. Ale to jeszcze nadal nie daje mi zwycięstwa. O, czy będzie 3? Runej. Nie będzie. Lewa noga, myślałem, że będzie uderzał z pierwszej. No jednak tak nie było. No to nic. No tutaj jakieś kiwki próbuje robić nasz kolega. O, ale mi tu porobił tym skrzydłem. Panowie, wyjdźcie, 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 kry! Dobrze. Zrobiło się. Kurwa, gdzie ty to podałeś? Dobrze. Nice. Ale Jovetic jest prawonożny. On musi zejść do pola. Przewrotka! Ah! Nic z tego. Słabo, słabo, słabo! Jestem ciekaw, jaką taktyką gra ten typek. O, zobaczcie, leci strasznie na Hama i później pod pressingiem traci piłę. No, Jaja Touré! Z tej jaja o gole, kurwa. Zatrzymany atak. Nie, nie przejmiemy tego. Będzie znowu leciał skrzydłem. O, albo nie. O, albo nie! Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No, ale to jest Jaja Touré.
Dawaj, dawaj, dawaj! Jovetic. To było słabo. No i co? I tym BPL-em graj. Jakoś tak mu średniawo idzie. Nice. No, nie przeszło. Spalony, tak jest. No, musiał być, oczywiście, nie? No bo w tej FIFA nie jest tak, że kurwa cokolwiek przejdzie, tylko wszystko trzeba odgwizdać. W ogóle ostatnio słyszałem o nowym silniku do FIFA 15. Ma być o wiele... znaczy, kibice mają być bardziej żywi, a nie tacy jestem trupem i deską. Mają w ogóle jakieś tam na trybunach rozkładać... znaczy, ten trailer jakiś tam jest ogólnodostępny, słyszałem. No, dobry zwłoki zostawił obrońcę w tyle. Aj, przejął mi to. Chciałem się pobawić z trikami. To nie do końca jest zawsze fajne, bo często można, jak się źle trik zrobi, zgubić piłę. No, walczyć o tą piłkę, walczyć. Dobrze! O kurwa, co oni tu kombinują, tej! To panowie! Daleka piła. Ej! No tam było blokowanie! Tam było blokowanie! I nie fair. Ale Boeto chce strzelić sobie hat-tricka. Wy go w tym blokujecie. Ty kurwa tymi piętkami tutaj strzela. Czy strzela? Podaje. Ładnie dryblingami. W miarę go tutaj jak drybluje, to daje radę, ale poda do środka. O, przedłużył to, czekajcie. Schodzi. Siedzi. Nice. Nice. Defoe. No, bywa, nie? Tak to jest, jak się gra w tym polu karnym. Dobra, lecimy. Speedrun. No, to mi speedrun wyszedł! O kurwa! Nice! Dobra. Okej, jego. Panowie, nie oddajemy drugiego gola. Świetny odbiór. Jesus na was. Po przejęciu jest przejęcie na środek. Co jest? No. A, żółta karteczka! Fermalen. Czy Fermalen? Pokaż, co ty zrobił. Oj, nie. Takie kosy to my tutaj nie będziemy grali. Przy piłce Eto. O, czekaj. Ach. Wyszedł tym bramkarzem. Ja bym Lamparda na przykład w swoim składzie nie chciał. Wiecie dlaczego? Bo on nie ma tempa. To jest chujowe. O, Luis. No właśnie. Koniec pierwszej połowy. 2-1. Czyli mamy strzelony po karnym. No i tutaj to, o. To piękne dośrodkowanie. I główeczka. Ile tu mamy? 47% do 53%. Jaja Touré, trochę słaba kondycha, ale da radę, do końca meczu pobiega. Rozbiega się chłopak. On ostatnio miał kontuzję, to może dlatego tak tutaj słabo grać może. Chociaż przejmował piłę, to tak. Aż tak źle to nie jest. Lewe, dolne skrzydło właśnie. Dobrze, zjebali. I o to chodziło, o to chodziło. Dobra, lecimy panowie do przodu. Dobra, przerzucimy, tak jest. Do góry. Do góry. Dlaczego do tego nie doszedłeś? Do kogo kurwa, Jaja Touré? Nie! Nie, no i zaraz gola stracę przez ciebie. Jak stracę gola, to będzie wina Jaja Touré! Wybij, dobrze. Woohoo! Grubo. O, spalony. Wow, było groźnie. Mogliśmy przez to przejebać. Czy zremisować, ale... Dobra, jest Eto! Będzie dośrodkowanie. Wow, rykoszet od obrońcy. Kurwa, nie biegaj tym Czechem, jakbyś miał kurwa motyle w dupie. O, ładnie. Dobrze.
szybszy jest od wiatru. Aj, kurwa. System obrońcy, ale obrońca dzisiaj naprawdę ma ciężkie życie. Udany. Dobra, i teraz tak. Dośrodkujemy. I dupa. I wielka, kurwa, blada ścierwo, chuj! No lecz tym, kurwa, BPL-em, dawaj, pokaż, co to potrafisz. Debucci! Tempo, tempo, tempo! O kurwa, nie skocz, nie skocz, nie skocz! Nie lubię, jak schodzisz. Dobrze! Woohoo! Brawo, i to jest właśnie hard, to jest właśnie hard, dlatego mam go na bramce, bo jest lepszy, kurwa, od Czecha, mimo że ma gorsze statystyki. Przynajmniej dla mnie. I lecimy z kontrą. Lecie to! Leć! Nie! Just I don't believe it. No. Serio? No i chuj, dobra, ten ślizg był bez sensu. Totalnie. O i znowu, on cały czas mnie tym skrzydłem tu. Ashley Young. Dobrze. Wyjebcie to, wyjebcie to. No. Nie lubię, jak mi robi tą akcję w polu. O, czekaj, czekaj, czekaj. To. Pięknie. Jesus na was. Ej! No ej! No ej! Karny powinien być. Dobra, Runej, dawaj. Pokaż, co potrafisz, główka. No, wyszedł tym bramkarzem, ale chuja z tego było. Idę tu. Łe! Ach, szkoda, strata. I Ashley Cole. No i dobra, mamy out. Tyle, dobre i tyle. Dobre i tyle. O, ktoś tu się rozgrzewa na boczku. Ashley Cole teraz. Lewa noga. On ma zajebiste dośrodkowania, przeważnie jak on dośrodkuje, to wpadają gole. Zresztą zapraszam na Facebooka, facebook.com/DJPala, sobie tam w zakładce filmy możecie pooglądać sobie, jak na przykład ostatnio zajebałem ślicznego gola z przewrotki. Dobra, ja wiem, że on tu będzie schodził za chwilę. Nie! No, fuck. No bardzo nerwowo. Nie! Dobrze. Brawo, hard. Stawiam ci, kurwa, frytki po tym meczu. Teraz przy piłce Lampard. Chyba że wpuścisz, to będzie śmieć. Będzie śmiecie. To mi się nie spodoba. O Jezus! Runej! Nie, to Jovetic był. Jovetic! Kurwo! Strata w ataku. No i chuj, i bawię się w te driblingi i gubię piłę. A on leci do góry skrzydłem znowu. O, czekajcie, czekajcie. Jesus na was. Zgranie tej piłki ze skrzydła. Dośrodkowanie. Eto. Przejęte przez obronę. Ej, tam leży na ziemi. Mam nadzieję, że on nie ma kontuzji. Ależ końcówka tego. Chociaż ja chcę piłę, chcę piłę. Gorączka na. No ale bo ja potrzebuję piłę. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli. Ma kontuzję? Ma. Kurwa. Mam nadzieję, że to. Znaczy, są dwie opcje. Może to albo rozbiegać, albo i nie. Staridża wstawię. Niech sobie chłopak pobiega. Fantastyczne momenty. Bo będzie spalony. O Jezu, dobra, nawet nie biegnę do tego. Dobra, wybił. No, walczcie, panowie, walczcie. Jesus na was. No, to ładny dribbling. Ooo! Groźnie gra ten koleś. Już po raz kolejny leży na ziemi. O Jezus. Stary, po co to dotknąłeś? No, eto papa. Dzięki, dwa gole strzeliłeś, stary, brawo dla ciebie. Pojawił się za chwilę na boisku w nowe. Dobra, Staric. A nie, mój jednak. Jesus na was. Świetnie, o, to pięknie. Zrobi, no, wręcz wirtuozerskie zagranie. Dobra piętka i kolejny out. Daniel Staric. Oj, 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 oj. O, przyblokowany. Pressing. Mogłem zgrywać do środka, może wtedy by coś wyszło z tego. Ale dobra. Mamy świeżego Staridża, czyli będzie na tempo mógł iść. Zobaczymy, czy
czy coś z tego wykombinuje się. Do góry, nie kryty. Nie, dlaczego tak mocno? Aj, gdyby to podanie było dokładne, ładne to zagranie piętą, ale to by mógł być gol. A on mi znowu tym prawym skrzydłem i... Tym razem Ashley Cole akurat. Może doprowadzić do zmiany wyniku. Dobra. I ślicznie. Ale Jovetic jest blokowany i nic z tego nie będzie. 4 minuty do liczonego czasu. Mogę nastawić się teraz na super defensywę. Zamiast... O, pressing ustawimy. I na pressingu możemy, powiedzmy. Ale chujowe. Koniec! 2-1! 2-1! Eto! Dobrze, że ten karny był. Dobrze, że mnie sfaulował, bo tak bym miał remis. 2-1, moi drodzy. Czyli mam teraz 11 punktów. W punkcie mi brakuje. Nie będę miał spadku. Jestem coraz bliżej awansu. Więc ogólnie zajebiście. No, 4,5 golda. Nice. Także moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Ja was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka. facebook.com/DJPalaside and thumbs up. Kurwa, dlaczego ty... Dlaczego on ma, przepraszam bardzo, dobra, to rozumiem, ale dlaczego on ma takie na białym tle, co oni mu nie wycięli, przepraszam, w PNG tego obrazka, no brawo FIFA. Tak więc zapraszam was do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka, facebook.com/DJPalaside and thumbs up oraz do mojego sklepu z koszulkami DJPalasidekapsel.pl. I patrzcie, Eto już chyba nie ma kontuzji, no nie ma, rozbiegał chłopak do ławce rezerwowych. No, także do następnego odcinka, hej.